przed nami sport. W sobotę 20 września na Strzelnicy Sportowej w Dąbrowie odbyły się piąte ogólnopolskie zawody w strzelaniu długodystansowym o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce. Rozegrano 6 konkurencji strzeleckich na dystansie 200, 300, 450 i 600 metrów w takich kategoriach jak sztucer 200 i 300 metrów oraz kategoria warmin 300 i 450 metrów jako dwuboje. A z uwagi na jubileusz piątych ogólnopolskich zawodów po raz pierwszy odbyła się konkurencja konkursowa strzelania na dystansie 600 metrów. Kategoria najważniejsza dzisiaj, moim zdaniem oczywiście, to jest zimny strzał 600 metrów. Pierwsze miejsce kolega Adam Dodaczyński, proszę o brawa. Plecak specjalny firmy Eberle Stad Wojskowy. Drugie miejsce kolega Mieszko Jeliński. Notabene przyjaciel i uczeń nagrodzonego. Mieszko, gratuluję. Cieszę się. Miejsce trzecie, Michał Karęża. Proszę bardzo. Gratuluję. Warto dodać, że to proszę o mały głos. Teraz wyczytam trzy pierwsze miejsca w kategorii myśliwskiej, czyli sztuka z ręki. I proszę o wystąpienie. Pierwsze miejsce kolega Jerzy Grywult. Drugie miejsce kolega Zbigniew Suchta. Od razu na podium proszę. I trzecie kolega Rafał Januszewski. Ojcze Rafale! Pan mu kule nosi. Wręczenia pucharów dokona pan Stanisław Nałęcz, reprezentujący Urząd Miasta Bartoszyce. Drugie miejsce, również gratuluję. Czyli śrubówka u kolegi zwycięzcy. Gratuluję. Wspaniała kategoria warmin 300 i 450 metrów, gdzie wyniki były bardzo zbliżone. Pierwsze miejsce kolega ciężko ranny Zdzisław Toczeski. Brawo! I kolega Robert Sztylianow, drugie miejsce. Trzecie miejsce kolega Mariusz Krzywicki. Pucharów życzenia pucharów do pana posła i cofnąłem. Proszę do pomocy. Gratuluję. Damy radę. Kisiu, wejdź na puchar. Dziękuję bardzo.
Będzie. Kolega Jerzy Krywult, najlepszy wynik w konkurencji sztucer zwykły 200 metrów. No i prosimy na podium, co to przeszkadza. Proszę bardzo. O wręczenie pucharu poproszę pana Zbigniewa Siekomskiego, aktualny szef biura poselskiego Stanisława Rzeźkowskiego. Proszę państwa, zatrzymam się na chwilę. Pan Zbigniew Siekomski jest byłym wójtem. To właśnie on podjął to ryzykowne wyzwanie i dopuścił Strzelnicę do użytkowania. Jestem bardzo wdzięczny. I dostałem również pochwałę od pana Zbyszka, że teren bardzo ładnie wygląda. Warto było! Warto było! Najlepszy wynik, sztucer zwykły 300 metrów, kolega Piotr Łożyński. Pukar posła Stanisława Rzeźkowskiego, wrażenie proszę pana Zbyszka. Najlepszy wynik w konkurencji Warmin 300 metrów, kolega Zdzisław Toprzes. Puchar ufundowany przez prezesa Stadniny Koni Liski, pana Piotra Knopka. Pana Knopka nie ma, więc upoważnił mnie do wręczenia pucharu. Brawo! Dziś w jakiej restauracji mamy być? Dziękuję, co się będzie. Po szpachtro. Można schodzić. Dziękuję. Patrzcie się, panowie, otwiera się. W porządku. Najlepszy wynik Warmin 450, kolega Robert Sztyliano. Teraz kolejny. Dziękuję. Puchar również ufundowany przez Stadninę Koni Liski. I kategoria, o której trochę zapomniałem, bardzo przepraszam, najważniejsza kategoria dzisiaj dla najlepszej kobiety strzelającej na tych naszych dystansach. Proszę bardzo. Puchar od posła Stanisława Rzeźkowskiego i o wręczenie proszę pana Zbyszka. I nie ostatnie, myślę, że pierwsze, następne będą wygrane. Wszystkie kategorie.